Agnieszka Radwańska w fantastycznym stylu rozpoczęła ten sezon. Wygrała w sumie już 9 meczów z rzędu. Ten finał w Sydney, w którym rozbiła Dominikę Cibulkową, no to była taka demonstracja siły, ale takiej siły tenisa radwańskiej, czyli takiego tenisa inteligentnego. Ten mecz tak naprawdę rozstrzygnął się może w 3-4 pierwszych gemach, kiedy Cibulkowa zrozumiała, że tak naprawdę nie jest w stanie rywalizować na wymiany, na szybkość, na poruszanie się po korcie z Agnieszką. I Agnieszka ten mecz w swoim stylu, wytrącając zupełnie walkę z rytmu, wygrała. I tak naprawdę no trudno się do czegokolwiek przyczepić. Agnieszka moim zdaniem jest obok Sereny Williams i Azarenki, ale o Azarence właściwie niewiele wiadomo, bo tam była jakaś kontuzja, wycofała się z imprezy w Brisbane. Główną faworytką do tytułu Australian Open, bo trudno tak nie powiedzieć po tak fantastycznym początku roku. Agnieszce też bardzo sprzyja losowanie, które odbyło się w Melbourne. Uniknie w swojej połówce drabinki zarówno Sereny Williams, to było wiadomo już wcześniej, Agnieszka to numer 4, a Serena numer 3, ale uniknie też Wiktoria Azarenki, z którą w zeszłym roku 6 razy przegrała. Z tymi dwoma tenisistkami może spotkać się dopiero w finale. W półfinale Szarapowa, to jest tenisistka, z którą Agnieszka jest w stanie wygrać. Pokazała to między innymi w zeszłym roku w Miami. Potem grały jeszcze w Stambule, ten mecz też był wyrównany. W pierwszych rundach, no to tam naprawdę, jeżeli spojrzeć na te nazwiska, to ja nie jeszcze po tym, co Agnieszka prezentuje w Auckland i w Sydney, czyli forma, która sprawia, że ona właściwie no nie jest w stanie stracić seta z tenisistkami niżej notowanymi od siebie, no to trudno tam patrzeć no bliżej niż na ten półfinał z Szarapową, być może z kimś innym. Jest tam Chinka na list potencjalnie w ćwierćfinale. Jest być może Stosur, ale to też są tenisistki, które z tak grającą Radwańską absolutnie, absolutnie nie będą faworytkami. Agnieszka, tak jak powiedziałem, obok Sereny Williams i Azarenki, ale ze znakiem zapytania jest w tej chwili moim zdaniem główną faworytką Australian Open.